naszych bohaterów. Ja przeczytam teraz imiona i nazwiska i tą krótką notkę, która jest przy każdym imieniu i nazwisku, żebyśmy się zapoznali. Później te krzyże poświęcimy. Będą one tym znakiem naszej pamięci o naszych bohaterach. Regina Nowak-Ptak, pseudonim Szalutka. Żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, sanitariuszka pogotowia akcji specjalnej Rowat Trojana pod pseudonim Kruk, operującego na terenie Puszczy Bydgoskiej w 1946 roku. Major Alojzy Gładkowski, pseudonim Łuk Lampart. Zmarły 2 lata temu, 23 sierpnia 2018 roku. Partyzan z grupowania Świerki 2, operującego na terenie Puszczy Bydgoskiej pod dowództwem Alojzego Bruskiego, pseudonim Grab. Jako żołnierz uczestniczył w akcji przeciwko NKWD. Akcję miała chronić ludność przed rabunkiem i gwałtami. W czerwcu 1945 roku aresztowany przez UB i osadzony w więzieniu w Bydgoszczy. We wrześniu 1945 roku na mocy amnestii odzyskał wolność. Współzałożyciel SZZ Żak, okręg bydgoski. Od 1996 roku do śmierci pełnił funkcję prezesa, odznaczony Krzyżem AK, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości. Wacław Boziński, Wacław Kosiński, pseudonim Wyrwa, zmarły w 1973 roku. Żołnierz kontrwywiadu Armii Krajowej na terenie Wilna, aresztowany w Sobieszewie, powiat jeleniogórski, w ramach akcji X, skazany został 28 czerwca 1949 roku przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy na karę 12 lat więzienia, zamieniono w wyniku kary stycznia 1950 roku na karę śmierci, ostatecznie skazany na dożywotnie odbywanie kary więzienia. Poruczyk Jan Matysko, Jan Wysocki, pseudonim Oskar Łukasz, zmarł 18 listopada 1953. Zastępca szefa Łączności Radiowej Obszaru Zachodniego, delegatury Sił Zbrojnych Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Cześć ich pamięci. I poświęcone te krzyże mocą Twoją i modlitwą Kościoła. Zbawicielu nasz, przez mękę i śmierć Twoją krzyż stał się dla nas znakiem zbawienia. W tym znaku jest nasze zwycięstwo. Twoim krzyżem, Panie, jesteśmy naznaczeni, a chcąc trwać przy Tobie, bierzemy codziennie swój krzyż i chcemy Cię naśladować. Twoimi krzyżami, stojącymi pośród dróg, uświęcona jest nasza ziemia. Krzyż Twój jest dla nas nadzieją zmartwychwstania i chwały. Niech Twój krzyż, Panie, będzie dla nas mocą przeciwko złu i wszelkim przeciwnościom. Niech będzie znakiem uświęcenia naszej pracy i naszych rodzin. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chciałbym jeszcze dwa słowa o bydgoskich patriotów. Chcieliśmy podziękować za uczestnictwo w tym mszy. I w związku z tym, że od godziny 24 dzisiaj zamykają cmentarze, chcielibyśmy prosić wszystkich, którzy by mogli uczestniczyć dzisiaj w zapaleniu zniczy na ulicy Chcyńskiej. Po mszy, każdy, kto ma transport kołowy lub jakieś inne, żeby się udał na ulicę Chcyńską. Serdecznie zapraszamy z biurka przy głównej tablicy. Zaraz przy wejściu w głównym ulicy Chcyńskiej. Dziękujemy.